Cześć kochani, witajcie na kanale Agnes Beauty Vlog i zapraszam Was na kolejny film na moim kanale. A dzisiaj przychodzę do Was, jak widzicie po tytule, z haulem zakupowym z drogerii DM. Dzisiaj po vlogach ostatnio byłam we Frankfurcie, no i kiedy byłam we Frankfurcie, to okej, jestem we Frankfurcie, jestem w Niemczech, więc czemu niby nie skoczyć do DM-u? No i też tak zrobiłam, razem z moim chłopakiem byliśmy we Frankfurcie. Oczywiście vlog z tego wyjazdu możecie zobaczyć tutaj, właśnie teraz Wam się wysunie karta tego vlogu lub tu. Już nie pamiętam, z której to strony jest. Oczywiście koniecznie zajrzyjcie, zobaczcie jak tam było. Nawet pokazałam Wam troszeczkę jak wygląda drogeria DM, jakie są tam produkty i tak dalej. Ja kupiłam tutaj parę rzeczy, głównie to jest firma Bala, Kneip. Zainteresuje taka tematyka, to zapraszam Was do obejrzenia dalszego tego filmu. I oczywiście pamiętajcie, żeby mój kanał subskrybować, komentować i dawać łapki w górę, żeby Wam się taki filmik spodobał. A my przechodzimy już tutaj do sedna tego filmiku, czyli do holu z siaty. Mam tutaj siatę ogromną z DM-u. Ogólnie w DM-ie wydałam ile? Prawie 30 euro, bez 30 centów. 29,70 euro, tyle wydałam w DM-ie, to jest cały paragon. Będę Wam mówiła oczywiście jakie są ceny danego produktu, wyłowi i po prostu będę Wam mówiła ile ta rzecz kosztuje i widzicie, jest troszeczkę inna jakość. Mam nadzieję, że ta jakość już zostanie za nami na stałe, oby. Więc jeżeli Wam się oczywiście filmik podoba, to pamiętajcie, łapka w górę musi być, bo to bardzo motywuje, tak samo jak subskrypcje rosnące też motywują. Dobra, przechodzę do tego filmu. Pierwsza rzecz, którą tutaj wyciągam, jest to, słuchajcie, żel pod prysznic, a raczej taki kremowy żel pod prysznic z Balei. Zobaczcie, z takim słodkim królikiem o zapachu malin. I coś jeszcze, nie przygotowałam się, na pewno maliny i coś jeszcze. Dam Wam znać tutaj, tutaj będą teraz się napisy pokazywały, o jakim to jest dokładnie zapachu, żebyście wiedzieli. I ten, i to jest w ogóle edycja limitowana, kupowałam takie typowe limitki, żebyście wiecie, pokazywać Wam jakie są teraz te żele pod prysznic z Balei. I ten oto żel pod prysznic mnie kosztował 65 centów. 65 centów mnie kosztował ten żel, ten krem żelowy i to ma 300, krem żelowy, żelowy, kremowy żel pod prysznic i to ma 300 ml, także zobaczcie, nie euro, 65 centów za taką wielką butlę, super. Okej, okay, kolejna rzecz, jest to mój ukochany suchy szampon z Batiste, ten mój oczywiście ciemny dla brunetek. Nie będę tutaj wysławiała się niemieckim językiem, ponieważ nie umiem po niemiecku mówić. To oczywiście ma 200 ml. Zobaczcie, ma inną szatę graficzną. U nas też już w Polsce są takie, takie batisty. I ten batist mnie kosztował, słuchajcie, 3,45. Więc 3,45 euro za takie dwa batisty. Wydaje mi się, że to jest spoko cena. Oczywiście zrobimy sobie to tam 3,50 razy 4, to wam wychodzi ile? Po 12. No powiedzmy tam, no to powiedzmy po 4 euro, a razy 4 wychodzi 16 zł, czyli tak samo jak u nas, więc normalna cena tak naprawdę. Ale wiadomo, u nas inaczej się liczy, a u nich inaczej się liczy, wiadomo, no u nas, u nich 3 euro, to jak u nas 3 złote, więc super taka sprawa. Kupiłam sobie razu takie dwie sztuki, żeby mieć na zapas po prostu. Następną rzeczą, jaką tutaj mam, jest to, słuchajcie, perfumowany balsam do ciała z Balei. Pink Blossom, zobaczcie jakie piękne opakowanie jest tego, po prostu jest, och, przepiękne. I to jest o zapachu wanilii. Tutaj macie oczywiście napis, o jakim to jest zapachu, ale to bardzo przepięknie pachnie, oczywiście już umazałam sam śminką. To bardzo ładnie pachnie, ale tak delikatnie, ale fajnie jest taki perfumowany, więc może będzie się utrzymywał troszeczkę dłużej. I ten oto balsam mnie kosztował, słuchajcie, euro 25. Też spoko cena. I tutaj mamy 200 ml, oczywiście te produkty z Balei są wegańskie. Także i oczywiście tutaj jest napisane, że jest w 50%, ta tubka zrobiona jest w 50% z recyklingu. Także też fajna rzecz, taka trochę ekologiczna. Mam tutaj, słuchajcie, z Kneipa, jest to, to jest żel pod prysznic o zapachu, a raczej tak o nazwie Gute Nacht, czyli dobranoc, tyle znam z niemieckiego. Zobaczcie, to jest taki typowo leśny, typowo taki uspokajający zapach, typ dobry na dobranoc, na noc właśnie i to mnie kosztowało 2,85 euro, więc 2,85 i
Pachnie to, no, takim laskiem, bardzo takim jakimś drzewem, jakimiś kwiatkami. Oczywiście to będziecie mieć oczywiście, jaki to jest zapach, przetłumaczone wszystko. No i to ma, słuchajcie, dość 200 ml i tutaj jest, też jest wegańskie, także spoko. Więc takie coś kupiłam z firmy Knajp. Słuchajcie, mój ulubiony żel do golenia z firmy Satin Care. To jest o zapachu Shea Butter, masło Shea. I to ma 200 ml. Uwielbiam te żele z tego Satin Care'a. Najlepsze są, według mnie, to są najlepsze żele do golenia właśnie nóg. Teraz możecie właśnie słyszeć moją córkę w tle, jak słyszycie ją. No bo niestety tak jest, że jest taka strasznie mamuśkowata i ciągle za mną chodzi, więc. O, tutaj sobie siedzi, ma zabawki, ale siedzi, więc możecie to sobie ją też czasami tam słychać w tle. Więc uwielbiam te żele z firmy Satin Care. One są najlepsze dla mnie, nie podrażniają. I za te 200 ml dałam, słuchajcie, 2,95 euro, więc prawie 3 euro. No i spoko. Tu ma 200 ml, tak samo, więc super pojemność. Dalej jest, słuchajcie, to też z limitowanej edycji z firmy Balea. Jest to, słuchajcie, balsam do ciała, ale z brokatem. Shimmer Lotion. I to jest z tej serii Summer Sunset. I tutaj oczywiście też, jaki ma zapach, dam wam tutaj napisy, bo oczywiście ja nie pamiętam przecież, z czego to jest, nie przygotowałam się. To ma 200 ml, tak samo wegański produkt ma 200 ml i to, słuchajcie, mnie kosztował 2,45 euro. Troszeczkę był droższy od pozostałych rzeczy z firmy Balea, ale to jest tak, jak wam mówię, nie to, że limitowana edycja, to jeszcze jest, słuchajcie, brokatowy. To jest bardzo delikatny produkt, nawet tego tutaj nie widzę, pewnie jakby było świeże, świeciło słońce, no to co innego. O tak, w słońcu widać go niesamowicie, jest taka delikatna poświata, więc to jest idealny balsam na nogi właśnie na lato. Polecam, wtedy będzie ładnie i ładnie pachnie. Mam tu, słuchajcie, z firmy Balea żel do golenia nóg. Powiedziałam, a sprawdzę, zobaczę, co to jest w ogóle za żel. I to jest oczywiście o zapachu, to jest ta serii Tropic Fantasy, też jest limitowana edycja. Na pewno to jest mango, ale i papaja. O, mango i papaja, więc to jest taki fajny tropikalny zapach. I to mnie kosztowało, słuchajcie, euro 35. Także nie jest też sporo, nie, to nie jest sporo, nie, to nie jest jakoś dużo. 200 ml, także spoko, zobaczymy. Jak będzie się sprawdzał, czy lepiej jest ten Satin Care, czy tak samo. Z tej samej serii mam też oczywiście żel pod prysznic. Tu już jest duży żel, czyli po prostu zwykły żel pod prysznic, nie z kremowym, tylko zwykłym żelem pod prysznic o zapachu papaje i mango. No i przepięknie pachnie, tak typowo wakacyjnie. Zobaczcie, też przepiękna grafika. Mango, papaja, jakieś papuszki, monstery, no przepiękne klimaty. I ta butelka też jest, ta jest w 100% zrobiona z materiałów z recyklingu. I to jest produkt wegański, ma 300 ml i za to dałam też 65 centów, więc spoko. Jak na taką limitowaną edycję, bardzo fajna cena. Kolejny produkt, a kolejne raczej dwa produkty, to słuchajcie, są to takie już rozsławione na YouTubie. Są to, słuchajcie, takie te płyny z firmy Knajp, które zmieniają kolor wody. Ja kupiłam sobie dwa. Oczywiście tej samej z Guttenach kupiłam sobie, żeby mieć balsam, żel ciebie żel, żeby tak samo pachnieć. I tutaj mam taką z jakąś chyba różą, z jakimś kwiatkiem. I zobaczcie, to są te płyny, które barwią wam wodę, więc może być woda niebieska lub różowa. I za to one mają 400 ml i ten jest zrobiony z jakiegoś mikroplastiku. I mają 400 ml oba produkty. Czy są wegańskie? Też są wegańskimi produktami i za te rzeczy dałam, słuchajcie, 2,85 euro. Za to dałam, także też mi daje się spoko cena. No i zobaczymy, jak będzie barwił woda, jak będzie fajnie, to oczywiście dam wam znać w jakimś ulubieńcach lub po prostu w jakimś vlogu. Ostatnie dwie rzeczy. Jest to, słuchajcie, krem do rąk, te z firmy Knajpa. Mówię, a spróbuję tych krem do rąk, ponieważ krem do rąk z The Body Shopa skradł tak moje serce, ale my no zobaczymy, jak te z Knajpa. One są o zapachu magnoli i shea butter. Także ja mam taki zapach już tego kremu żelu pod prysznic.
Bardzo pięknie, bardzo ładnie pachnie, dosyć delikatnie, ale ten krem do rąk ma 75 ml, więc idealny taki do torebki. I ten krem do rąk mnie kosztował 2,95 euro, więc też mi daje się spoko, że spoko cena. No i taka oto, taki oto produkt. Zobaczymy, jak będzie fajnie, czy będzie fajnie nawilżał. Pisze, że intensive, więc być może będzie fajnie nawilżał, taki dosyć mocno nawilżający. Zobaczymy. I ostatnia rzecz. Proszę bardzo, nie ma już, pusta reklamówka. I to jest ostatnia rzecz, którą kupiłam. Ona też jest z firmy Balea. Jest to, słuchajcie, kula do kąpieli. Zobaczcie, jaka przepiękna ma, jakie ma przepiękne kolory, różowo-niebieskie. I ona jest o zapachu wanilii. No tak przepięknie pachnie, naprawdę. Zobaczcie, jak ona też ładnie wygląda, tak różowo-niebieska. I ta kula mnie kosztowała 1,95 euro, także też wydaje mi się, że spoko cena jak na kulkę. Możemy sobie całą taką kulkę włożyć na do kąpieli albo na dwa razy i będzie spoko rzecz. Więc zobaczymy, jak ona będzie się tutaj pachniała, pieniła i robiła różne rzeczy w kąpieli. Przepięknie pachnie. I teraz mi się przypomniało, że przecież chyba w Niemczech, chyba tak, jest sklep Lasza, ale chyba nie we Frankfurcie. Ale być może uda nam się jeszcze pojechać w tym roku do Berlina. Nawet może będzie taki wyjazd tylko we dwoje, więc zobaczymy. Jeszcze nic nie mówię, nie zapraszam. Wszystko zobaczycie się w trakcie, czy pojedziemy, czy nie. Ale jeżeli pojedziemy do Berlina, to słuchajcie, tak zobaczę, czy jest w Berlinie Lasz. Jeżeli tak, to oczywiście do Lasza pójdę i kupię jakąś jedną kulkę, chociaż te kule są takie drogie, ale przepiękne są, więc zobaczymy. Cały haul z drogerii DM-u. Mam nadzieję, że Wam się mój filmik spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście pamiętajcie o łapce w górze, o komentowaniu, subskrybowaniu mojego kanału, ponieważ to bardzo motywuje do dalszego nagrywania i ja już do Was wracam z nagrywaniem, z przygotowaniem filmów i po prostu mam nadzieję, że dobijemy w tym roku do 1000 subskrypcji. Na 500 tysięcy, na 500 tysięcy, na 500 subskrypcji mam pewien plan, także dobijcie do 500 subskrypcji, a ja wtedy będę Wam mówiła o pewnym planie, jaki mam w głowie. Na 1000 subskrypcji też coś się zrobi, więc zobaczymy, jak to będzie dalej szło. Więc ja dziękuję Wam za ten oto filmik, za ten haul. Jeżeli Wam się oczywiście filmik spodobał, to dawajcie łapki w górę, tak jak Wam mówiłam. Subskrybujcie i komentujcie, bo ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze i odpowiadać. A my się widzimy już w kolejnym filmie na moim kanale, także bajo!